Witajcie, kochani, witam was moi drodzy serdecznie. Z tej strony na przed Wami kolejny odcinek z ETS-a, który jest poradnikiem, jak więcej zarabiać, jak szybko zarabiać pieniądze w Eurotraku. Jest to z jednej strony kontynuacja już tych wszystkich poradników, no można powiedzieć, serii Jak prowadzić firmę w Eurotraku. Jest kilka tych odcinków na moim kanale, i tutaj zapraszam do obejrzenia tych odcinków, tam jest wszystko szczegółowo. Opowiedziane krok po kroku przy różnych wersjach, a dzisiaj skupimy się tylko na jednej rzeczy, na waszych komentarzach, bo było parę komentarzy, według mnie bardzo ciekawych, na które warto odpowiedzieć, bo jak widz pyta, to staram się odpowiadać na te komentarze i pomóc. Jeśli tobie to pomoże, będzie mi bardzo miło. Jeżeli masz oczywiście jeszcze jakieś pytania, śmiało pisz, będę miał materiały do nagrywania specjalnie z dedykacją dla ciebie. I właśnie ten odcinek dedykuję wszystkim osobom, które takie Pytania zadawały, jak i tym wszystkim, które odpowiedzi na te pytania być może pomogą. Pierwszy komentarz, jaki gdzieś tam się pojawił pod moim poprzednim odcinkiem, jak szybko zarabiać w Eurotraku, brzmiał: Mam nadzieję, że był to komentarz napisany na żarty. Jeżeli tak, to super. Gorzej, jeśli był napisany poważnie, no to jeden z widzów napisał: <laughs> Zainstalować mody na kasę i na Exp. No, moi drodzy, ale tutaj powiem tylko, właściwie krótko nie będę tego rozwodził się. Słuchaj, no jeżeli kolego, jednak stosujesz mody na kasę w Eurotraku, to już nie chcę mówić, że jesteś osobą bez ambicji, osobą bez kreatywności, bo to już nie o to chodzi, żeby ciebie teraz obrażać, chociaż uważam tak, niestety. Bardziej bym powiedział Tobie, że sam robisz sobie tym krzywdę, odbierając sobie przyjemność z zbudzania w sobie kreatywności czy przede wszystkim przedsiębiorczości. Bo zobacz, EuroTrack jest świetnym symulatorem zarówno jazdy ciężarówką, ale przede wszystkim, bo jazda ciężarówką to tutaj jest pikuś, przede wszystkim jest świetnym symulatorem biznesowym. I okej, okay, może to jest przykład budowania firmy transportowej, gdzie no to nie są jakby moje klimaty i w świecie realnym nie chciałbym pewnie prowadzić firmy transportowej, bo to nie moja bajka, chociażby dlatego, że nie mam kategorii C na ciężarówki co też nie, nie wykluczam, że nigdy sobie nie zrobię. Natomiast nie mam, nie są to moje klimaty, nie jestem jakimś miłośnikiem tego, więc takiej firmy w świecie realnym prowadzić bym nie chciał. Ale podchodzę do tego na zasadzie takiej, że można tu sobie poćwiczyć zarządzanie pieniędzmi. I drogi widzu, który właśnie to napisałeś o tych modach, czy inny widzu, który stosujesz te mody, robisz sobie według mnie krzywdę, bo w szkole nie nauczą cię tworzyć biznesu. Hmm. Również w świecie realnym, aby nauczyć się zarządzania pieniędzmi, musiałbyś albo musiałabyś wydawać naprawdę spore pieniądze za szkolenia, jak zarządzać pieniędzmi. Czasem parę tysięcy trzeba na takie szkolenia wydać. Tutaj masz Eurotracka, gdzie masz to praktycznie za darmo i możesz się uczyć na zasadzie prób i błędów. Nawet jak się nie uda za pierwszym razem i ci ta firma zbańczy. Chociaż z moimi poradnikami, jeśli je oglądasz, no to widzisz, że to naprawdę musiałbyś, nie wiem, co zrobić, aby ci ta firma zbańczyła. Jest to praktycznie niewykonalne. No to nawet możesz spróbować drugi raz, ale dzięki temu rozwijasz sobie kreatywność, która ci się w przyszłości może przydać, bo nie wiesz, jeżeli jesteś osobą młodą, która jeszcze się uczy, nie wiesz co będzie za parę lat. Może będziesz chciał lub chciała otworzyć jakiś własny biznes, może będziesz chciała lub chciał spełniać swoje marzenia. A EuroTrack po części jest świetnym symulatorem, który nauczy cię zarządzania pieniędzmi, nauczy cię konsekwencji. Jakiejś takiej inteligencji finansowej, jak wydawać te pieniądze. I tutaj oczywiście odnoszę cię do moich poradników, które nie tworzyłem na zasadzie wiedzy z EuroTraka, bo też ktoś tam gdzieś coś takiego napisał. To wiedza na temat tworzenia tutaj, rozwijania firmy, wynika z doświadczenia mojego z, ze świata realnego, gdzie już no, kilka ładnych biznesów prowadziłem i w zasadzie nadal prowadzę, gdzie też z wieloma dość rozwiniętymi osobami, nieraz rozmawiałem, czy takimi się inspirowałem. Jedną z takich osób jest chociażby Robert Gryn, najmłodszy polski milioner. I uważam, że jeżeli dobrze zarządzasz finansami tutaj w Eurotraku, to w świecie realnym również nie grozi ci żadne bankructwo i możesz śmiało rozwijać firmę, bo wiesz jak to zrobić, wzbudzasz sobie tą kreatywność do rozwijania. Firmy i to bym polecał. A propos, właśnie modów, ja to będę cały czas krytykował. Ktoś napisał: No, ale tutaj masz napisane, więc masz też mody. Oczywiście, że mam mody. Mam mody na to, żeby był realistyczny deszcz, na intensywność ruchu, na realne nazwy firm. Czyli wszystkie mody, które mam, to są takie bardziej upiększające można powiedzieć wizualne ale żaden mod na pewno u mnie nie znajdzie się taki, żeby nie było, nie wiem, w ciężarówce uszkodzeń bo jak widzicie w to w odcinkach za każdym razem, jak są uszkodzenia, to jadę do serwisu, bo uważam, że trzeba, jeżeli podchodzimy do tego jako do symulatora też jazdy ciężarówką, to trzeba brać konsekwencje swoich czynów. I wielu niestety młodych ludzi ma z tym problem, nie potrafi nawet um, tego zrobić, aby brać konsekwencje swoich czynów. Hmm, czyli, jeżeli rozwalę ciężarówkę, no zdarza się, to jesteście nieraz tego świadkami, no to trudno, ponoszę konsekwencje. 500 tysięcy płacę za naprawę. Trudno, życie. Yy, I myślę, że to wiele uczy, jeśli chodzi o taki świat realny. Niby to jest tylko gra, ale jest to symulator. Nie zapominajcie, że jest to symulator, który może wiele was w świecie realnym również nauczyć, dać wam takiego doświadczenia. I nie mówię o tworzeniu od razu firmy transportowej. Bo tak jak powiedziałem już wcześniej, to nie jest moja bajka, ale myślę, że każdy biznes byście byli w stanie, jeżeli tu w Eurotraku jesteście w stanie, szacunek dla tego widza, który też napisał, że zrobił ponad 350 tysięcy kilometrów tym Volvo, które ja mam i jechał 90 na godzinę, zawsze przepisowo z tym ogranicznikiem czasowym. Mega szacunek, bo jeżeli ty, drogi widzu, właśnie masz taką wytrwałość, w EuroTraku, gdzie poświęcasz swój czas i zrobiłeś tyle kilometrów, czyli roz rozumiem też, że fajnie rozwinąłeś swoją firmę. To uważam, że w świecie realnym również jesteś tak fajną, kreatywną osobą, która potrafiłaby na jakimś celu, na którym ci zależy się skupić, żeby fajnie na przykład się rozwinąć, żeby fajnie zarabiać. Pieniądze w świecie realnym, żeby po prostu w życiu coś osiągnąć. I tego każdemu i każdej z Was zawsze będę życzył, żebyście się rozwijali, żebyście spełniali swoje marzenia. Nie idźcie na skróty, także róbcie zresztą, co chcecie. Jak kogoś kręcą yy, mody na pieniądze, jak ktoś nie ma w sobie ambicji i chce wszystko od razu, już naraz, na, natychmiast, ale nie chce w sobie uruchomić myślenia przedsiębiorcy, no to mogę tylko współczuć, ale życzyć tej osobie oczywiście jak najlepiej. Kolejny komentarz, do którego się tu odniosę, bo to dosyć ważne było, myślę, że pytanie, o którym warto powiedzieć, to pytanie brzmiało: dlaczego widz, widz pytał, dlaczego u niego te różne zlecenia są na 100 tysięcy, a u mnie już nawet na 200, na 300 tysięcy? No, drogi widzu, już odpowiadam, myślę, że wielu z Was to również pomoże. Aby porównanie było w miarę precyzyjne, Zobacz sobie, proszę, najpierw zlecenia, te szybkie zlecenia, tak? bo to będzie najbardziej porównywalne. Gdzie ty wejdziesz w szybkie zlecenia, ja w nie wchodzę i możesz sobie porównać, jakie u mnie są kwoty. Zobacz, że na szybkich zleceniach u mnie kwota, no chyba najwyższa. Tutaj ja mam oczywiście cena według dystansu, więc jeśli chcesz porównywać, jak to wygląda u ciebie, to sprawdź sobie cenę według dystansu. To wtedy, jakby wyznacznikiem, jest ta cena za kilometr. No u mnie jest to 225 zł, jak widzisz, najwięcej za kilometr. 146 tysięcy mam na zleceniach szybkich. Więc pierwszym powodem, dlaczego u Ciebie jest tam 100 tysięcy, a u mnie, jak mówiłeś, mówiłaś 200, no to może dlatego, że Ty patrzyłeś, patrzyłaś na, na te szybkie zlecenia. Jak widzisz u mnie, one wiele wyższe niż u Ciebie nie są i już raczej wiele wyższe nie będą. Także 146 tysięcy to jest na szybkich zleceniach. Natomiast na zleceniach przy własnej ciężarówce bez naczepy, ale z własnej ciężarówce, tak jak widzisz, ja tu mam zlecenia na 200 tysięcy i to są te zlecenia na podwójną naczepę. Jest to na dystans 600 km, tak jak widzisz, stawka jest 300 tysięcy, 300 przepraszam złotych za kilometr 295. To są te stawki. Nie liczymy oczywiście tych gab wielkich gabarytów, to są specjalne konwoje. Dlatego musisz też zwrócić uwagę, i to może być drugi powód, dlaczego u Ciebie te kwoty są niższe. Ponieważ to, co tu widzisz, te transporty wielkogabarytowe, one zazwyczaj są na bardzo krótki dystans, no 200-300 kilometrów, ale są dobrze płatne, w sensie za kilometr. To to, co tutaj widzisz, to jest u mnie DLC. Ja to kupiłem oczywiście za grosze, była naprawdę premka, jakaś kompletnie śmieszna premka, w wysokości bodajże yy, chyba 8 zł, czy nawet nie wiem, 10, nazywa się to Specjal Transport oraz Hiwi Cargo Pack. Bodajże, jeśli dobrze pamiętam, jeżeli będziecie chcieli, napiszcie komentarz, to wam dokładne nazwy podam, jak te DLC się nazywa. Natomiast kupiłem to za grosze w promocji. Normalnie pewnie bym tego nie kupił. Więc z własną ciężarówką widzimy, zresztą możemy według ceny ogólnie ustawić, moi drodzy. To mam 370 tysięcy. Oczywiście to jest cena na, na, na trasę 2000 km. To teraz nie, nie zrobiłem według ceny, według dystansu, ale jak widzisz, najdroższe zlecenie mam tutaj przy własnej ciężarówce, bez własnej naczepy na 370 tysięcy. Dlaczego u Ciebie jest na przykład 100-150, a u mnie 370? Odpowiedź jest bardzo prosta, moi drodzy. Chodzi o te zdolności. Tylko i wyłącznie chodzi o to i cały sekret tej kwoty, która ci się wyświetla, bo ta kwota, którą masz za zlecenie, to jest ta kwota, która uwzględnia bonusy z twoich zdolności. Oczywiście kiedy kończysz zlecenie, tam ci dokładnie pokazuje ile jakie kwoty tych bonusów za daną rangę dostałeś dostałaś. Jest to podzielone, kiedy kończysz zlecenie, natomiast przy zleceniu, braniu zlecenia przy liście zleceń masz Właśnie coś takiego. Właśnie coś takiego. No i cóż, moi drodzy, tak jak mówiłem, opcja. Czyli musisz zwrócić uwagę, bo prawdopodobnie, jeżeli u Ciebie ta kwota jest 100-150 tysięcy, to mogę tylko i wyłącznie zakładać, że Ty masz długodystansowca na trzeciej randze, może na czwartej, tak? U mnie, jak widzisz, już na tym etapie, na tym 20 levelu, 21, już nie pamiętam, który mam. Zrobiłem sobie długodystansowca na full. I jak widzisz, przy randze szóstej ja mam o 30% wyższe wynagrodzenie. Tylko tutaj wyznacznikiem jest oczywiście dystans 1500 km. 30%, moi drodzy, to jest bardzo dużo, bo zwróć uwagę, że jeśli zlecenie kosztuje 100 tysięcy, to 30% z tego to jest 30 tysięcy więcej. Czyli jeżeli ja brałbym zlecenie za 100 tysięcy, ty masz za 100 tysięcy, ja biorę za 100 tysięcy, to ja dostanę za to 130 tysięcy. Ty dostaniesz 100. Dlaczego? Dlatego, że właśnie mam o 30% wyższe wynagrodzenie za tą rangę. Tutaj masz to zaznaczone. Kolejna rzecz to też w zależności, jaki ładunek bierzesz, bo często to idzie w parze i to się łączy, to się sumuje. I to też jest dosyć istotne. Zwróć uwagę, że często masz ładunek o wysokiej wartości. I tu również masz 30% wyższe wynagrodzenie za dostawę z taką ikonką. Czyli masz 30% za długodystansowca, czyli tak jak mówiłem, ty masz 100, ja mam 130. W twoim przypadku, jeśli nie masz długodystansowca wyrobionego dobrze, znaczy, przepraszam, ładunek o wysokiej wartości nie masz dobrze wyrobiony, to znowuż ty masz 100 tysięcy, a u mnie to już się robi plus kolejne 30 tysięcy, czyli 160 tysięcy, tak? Bo od kwoty zlecenia jakby jest liczone te procenty i to, to jest podane w tym. No ale zobacz, zwróć, zwróć uwagę, że u mnie. Również kolejne 30% więcej. I to by świadczyło, dlaczego ja mogę mieć dwa razy więcej niż ty, drogi widzu, bo mam również delikatny ładunek. I zwróć uwagę, że często te ładunki się ze sobą łączą. Weźmy na własnej ciężarówce, sprawdźmy. Jak widzisz, tutaj będzie długodystansowiec, bo jest powyżej 1500. To już mam tutaj w tej cenie 30 000. Znaczy 30%, przepraszam, no bo od kwoty tej to nie jest tysięcy, tylko procent. Już mam 30% więcej od Ciebie. Dodatkowo jest to ładunek delikatny, czyli kolejne 30% mam więcej. Znaczy nie, no to jak żeby było jasne, te 30%, o których mówię, jest wliczone w tą kwotę. Ty nie dostaniesz więcej niż tu jest napisane. Dostaniesz co do złotówki tyle. Ale kolejna rzecz, co też warto zwrócić uwagę i widzisz to w podsumowaniu, również dostajesz więcej EXPA, jeżeli masz te rangi wyrobione. Także no, ważna dostawa to nie jest nic tutaj istotnego. Gdyby to była pilna dostawa, to również byłoby więcej w zależności oczywiście od rangi. Ale zobacz, że mam tutaj połączone, mam delikatny ładunek, ładunek o wysokiej wartości, prawda? I jeszcze trzecia rzecz, długodystansowiec, czyli na przykład w tym zleceniu i tu musisz patrzeć na te ikonki, w tym zleceniu mam 3 razy 30% więcej. Jeśli chodzi na przykład o tego spychacza, to on jest tylko ładunkiem ciężkim. Tu się tu nie ma takiej rangi. Standardowa dostawa to nic ci jakby nie daje, ale masz ładunek o wysokiej wartości. Czyli w tym momencie mamy ładunek o wysokiej wartości plus długodystansowca, więc mam dwa razy po 30% więcej. I tu jest znowu ta sama sytuacja, widzisz z samochodami najczęściej w samochodach czy w jachtach tak to wygląda, czyli ten kieliszek to jest ładunek delikatny. Gwiazdeczka, to masz o wysokiej wartości ładunek. No i jeżeli przekraczasz 1500 km na ostatniej randze, no to masz yy, yy, długodystansowca. Oczywiście, w tych zdolnościach, jeżeli ty masz długodystansowca na, na czwartej randze, to polecam ci go jak najszybciej wylewelować, lub jeśli nie masz ładunku o wysokiej wartości w ogóle albo bardzo nisko, chociażby zrównać. Mm, ładunek o wysokiej wartości z długodystansowcem, bo tu są dwie opcje. Ja to też mówiłem w poprzednim odcinku, ale bardzo szybko to powtórzę, ponieważ yy, odpowiadam na coś, co może Tobie pomóc, co dotyczy tego tematu. Pierwsza opcja oczywiście jest taka, kiedy startujesz totalnie od zera. Robisz długodystansowca na full, czyli na 6 gwiazdek i później kolejne. Ładunek o wysokiej wartości i delikatny ładunek levelujesz. Mm, możesz robić to na przemian. Opcja druga, którą też podawałem w ostatnim, którymś z ostatnich odcinków, długodystansowca robisz sobie do czwartej rangi i bierzesz się za ładunek o wysokiej wartości i delikatny ładunek. Ja tak na tym koncie właśnie to teraz zrobiłem. Dlaczego? Bo nie chciałem, zobacz, czwarta ranga to jest do 1100. Ja nie chciałem robić wtedy na tamtym etapie dłuższych kursów niż 1100 km, bo mnie one troszkę nudziły, bo też nie zawsze miałem tyle czasu, żeby tyle przesiedzieć na tak długim kursie. I wolałem zrobić kursy takie 800 km, 1000 km, 1100 Dlatego tego długodystansowca sobie tak długo tyle rank nie wyrabiałem. Więc tutaj musisz tą decyzję podjąć indywidualnie: czy, czy robisz na fulla długodystansowca na początku, czy gdzieś tam te ładunki o wysokiej wartości, czy delikatne ładunki troszkę tam też um, ulepszasz, tak? Bo te resztę rank to już tam jest dodatek, ale te są najważniejsze, te pierwsze trzy. Więc to jest może odpowiedź, dlaczego ja mam większą kwotę za zlecenia, a ty nie. I trzecia rzecz, trzeci powód, właściwie trzecie pytanie, trzeci komentarz, jaki, jaki tutaj padł od widza, również dotyczący bardzo podobnie tego, tylko pytanie brzmiało, dlaczego pracownicy tego widza zarabiają po 30 tysięcy za kurs. A moi kierowcy mają ponad 100 tysięcy. No przyjmijmy. No ja tutaj ostatnio zaliczyłem, jak widzicie, małe małe bum i jestem na minusie. Także jestem najgorszym, słuchajcie, kierowcą w całej firmie w tym momencie, bo zrobiłem skrót mały. Także zobaczcie, zobaczmy sobie loga pierwszej osoby. No zobaczcie, no 150, prawie 200 tysięcy moi kierowcy mają za kursy. 165, 164, 158. Dlaczego u ciebie to jest 30 tysięcy, a u mnie to są kwoty powyżej 100 tysięcy, czyli moi pracownicy zarabiają więcej niż ty na kursach, bo ty masz 100 tysięcy, a u mnie pracownicy mają po 200 tysięcy. No i znów odpowiedź tkwi w tym, zwróć uwagę. Wszystkie rangi ten kierowca wylewelował na full. Ja oczywiście to ustawiałem i pilnowałem tego, żeby on levelował najpierw długodystansowca, czy też zrównywać delikatny ładunek, ładunek o wysokiej wartości. Pracownika traktowałem tak samo jak siebie, jeśli chodzi o levelowanie i pilnowałem tego. Natomiast jak stał się moment, w którym mój pracownik wylevelował, prawda? To zwróć uwagę, że natychmiast, natychmiast nam yy, pracownik przynosi zyski i żeby ci to pokazać. Już nie będę na swoim przykładzie pokazywał, jestem na minusie, ale weźmy świeżo zatru zatrudnionego pracownika, pa pracownika pani Romana H. Pani Romana została niedawno zatrudniona w najnowszym chyba garażu, który kupiłem. Gdzieś tam, nie pamiętam, gdzieś zresztą kupowałem te garaże, ale to jest prawdopodobnie, no to są najmniej zarabiający pracownicy. Jak widzisz, ta pani ma tylko dwa oczka długodystansowca i tu jej ustawiłem, żeby długodystansowca sobie chociaż do czwartego oczka zrobiła. Ale miała już fajnie zrobiony, jak ją zatrudniałem, miała fajnie zrobiony ładunek o wysokiej wartości i delikatny ładunek. I zobaczmy, ile pani Romana ma na zleceniach. Widzisz? Dlatego, że pani Romana nie ma długodystansowca, ona ma drugie oczko długodystansowca, przez co robi takie kursy maksymalne 500 km i pani Romana zarabia 9 9000. Weźmy sobie takiego średniego pracownika, bo ty mówiłeś, ktoś tam z widzów mówił o. Pracownikach, którzy zarabiają 30 tysięcy za kurs, no weźmy sobie tutaj, bo długo, o tutaj długo dystansowca już Panu zmienimy, na ładunek o wysokiej wartości. Zobaczmy, jaki on ma tutaj i zobacz, to jest mniej więcej kształtuje się podobnie jak jest u Ciebie, dlatego że jeszcze nie ma wyrobionych tych pozostałych rank. Teraz właśnie zmieniłem na ładunek o wysokiej wartości. No to jest porównywalnie jak u Ciebie, no dobra, jest jedno zlecenie, akurat wyjątkowo na te 50 tysięcy, no ale generalnie kształtuje się to w granicach 30 tysięcy. Rozumiesz? Teraz dlatego tak jest. Jeśli ten pracownik ma już tutaj długodystansowca na piąte oczko wyrobionego, damy mu teraz ładunek o wysokiej wartości, też niech tak podejdzie do czwartego, chociaż ładunek delikatny, to wtedy ten pracownik będzie miał wyższe zlecenia. Zobaczmy jeszcze dalej, tak w środku, bo nie chcę wiecie, co kilku wam pokazać. Tutaj już ustawiłem zbalansowana, tu jest spoko. Jak widzicie, pan ma dużo, dużo, dużo tych rank wyrobionych i tak jak widzicie, też te kursy są 160, 129, 100 tysięcy. Czyli jest to zależne po prostu, tak jak w twoim przypadku, no już znowu nie będę pokazywał ci zapełnionego na fulla. O, mo możemy pokazać tego Williama, bo on jest tak, yy, niby ma tu, tutaj można mu jeszcze zmienić, słuchajcie, już na zbalansowaną. Ja w ogóle zaraz sobie tych pracowników przejrzę, żeby tutaj yy, to poustawiać. Ale zobaczmy tego pana, ma? Ładnie długodystansowca, ma ładnie ładunek o wysokiej wartości. Strzelając jakbym miał strzelać, to przypuszczam, że też będzie miał zlecenia około 100 tysięcy. Czy zgadłem? No nie zgadłem, bo ma troszkę mniej. Dlatego, że nie ma na przykład delikatnego ładunku. I to widzisz na przykład, no bo jeśli ranga piąta daje 25% wyższe wynagrodzenie, tak, więc jeśli pan tutaj William będzie miał również piątą rangę. Za delikatny ładunek i taki ładunek zrobi, to będzie miał 20, ze z tych tu tysięcy będzie miał 25% więcej, więc również powinien te zlecenie wtedy mieć, no nie wiem, nie 64 tysiące, a załóżmy, niech by było 80 tysięcy. Tak po prostu strzelam na szybko. nie? Także jak widzicie, to jest odpowiedź dla Was. Ja sobie tutaj też tych pracowników poprzeglądam za chwilkę poza odcinkiem. Ale chcę Wam po prostu pokazać. Pan tutaj, pani ma długodystansowca, jeszcze jej robię, tutaj też na razie wy, yy, robię, bo te wszystkie rangi, które tutaj, szczególnie te ekologiczne jazda, to ten pracownik, kiedy ja go zatrudniałem, yy, te umiejętności miał. Nie zawsze jesteście w stanie zatrudnić pracownika, ale pokażę Wam to. Więc co zrobić, żeby Twoi pracownicy, no bo to co Ty masz zrobić, żeby zarabiać więcej, no to wiesz. Ale co zrobić, żeby Twoi pracownicy zarabiali więcej, no bo przecież zatrudniając pracownika, oni są, że tak powiem, goli i weseli. Zobaczcie, no to jest, jeżeli tu bym miał kogoś wziąć, zatrudnić, to pewnie wziąłbym tego Richarda, bo ma delikatny ładunek, ma dostawę na czas, chociaż słabo to wygląda. Ale od biedy albo bym prędzej wziął tego William'a, bo ma ładunek o wysokiej wartości i ma dostawę na czas, więc coś bym bardziej w ten deseń wziął, ale jak widzicie, każdy z nich ma zero długodystansowca przez co ci kierowcy nie są dla mnie atrakcyjni, więc przełączam. O, i tu jest idealny gościu, którego bym bez zastanowienia zatrudnił, czyli Markusa, który ma długodystansowca na dwa oczka zrobione, na dwie rangi, tak? Ma jeszcze coś tam z delikatnego ładunku, ładunku o wysokiej wartości i zatrudniając tego na przykład Markusa, ustawiłbym mu e, politykę treningową najpierw na długodystansowca, żeby on wyrobił no nie wiem, te 4 do 5 rang długodystansowca, później oczywiście ustawiałbym na ładunek o wysokiej wartości czy delikatny ładunek. I to jest, zobacz, nawet takiego, jeżeli już bym nie miał wyboru, no nie wiem, ten, ten niech będzie tego bym zatrudnił, bo może wozić jeszcze jakieś tam chemikalia, no to tego zatrudniając, on ma jednego długodystansowca rangę, no to też bym politykę, u każdego zawsze politykę na długodystansowca, bo nie znajdziecie raczej kierowcy, który od samego początku miałby przynajmniej trzy oczka długodystansowca. Jest to bardzo trudne. To jest jak los na loterii. Zobaczcie większość tych kierowców, których musicie. To także tu musicie się dobrze zastanowić. Zobaczcie, przelecieliśmy przez wszystkich, a też mam siedem tutaj chyba czy osiem tych oczek, dlatego że mam odkrywam cały czas agencję pracy. Więc to też taki prototyp, jak chcecie mieć większą listę tych kierowców, to im więc w każdym mieście warto na ten znak zapytania najechać um, no, i, i, no i te agencje pracy um, odkrywać. Jeśli tu miałbym naprawdę z tej strony kogoś za, za, zatrudnić i nie miałbym innego wyboru, i z tych czterech musiałbym wybrać pracownika, to wybrałbym tego Williama. Dlaczego? Dlatego, że ma bardzo ważną rzecz ładunek o wysokiej wartości na dwa oczka. I też politykę treningową ustawiłbym mu od razu na długodystansowca. Jeszcze raz wam pokażę jak to się robi. Dla tych, którzy nie wiedzą, zarządzanie kierowcami, masz listę kierowców. Załóżmy, wchodzimy sobie, nie wiem, w Alexa. No załóżmy, że moim zdaniem wyrobił tego długodystansowca na 4, jest ok. No to załóżmy, żeby mu zmienił teraz na ładunek o wysokiej wartości, żeby chociaż dwa oczka ładunku o wysokiej wartości zrobił, przez co będzie mógł Brać zlecenia, bo jeżeli, słuchajcie, jeżeli ktoś, bo to jest bardzo ważne, dotyczy to ciebie, dotyczy to pracowników, działa to w ten sam sposób. Wejdźmy tutaj w listę zleceń, żebyście wiedzieli, niech będzie z własną ciężarówką. Zwróćcie uwagę, jeśli ja tutaj mam ten kurs za 600 tysięcy i te samochody, tak, i mam delikatny ładunek i ładunek o wysokiej wartości, to żeby ten Ładunek mi się w ogóle pokazywał tutaj, żebym mógł z niego skorzystać, tak? Czyli wziąć ten kurs. Ja muszę mieć choć jedną rangę wyrobioną, dotyczy to, to samo pracowników, których ty zatrudniasz, czyli zarówno ciebie jako kierowcy, jak i Twoich kierowców, czyli pracowników. Chociaż jedną rangę musi mieć delikatnego ładunku i ładunku o wysokiej wartości. Oczywiście nie wspomnę, że no skoro jest to odległość 2700 km, no to musi mieć długodystansowca. I to się wiąże, bo w momencie, jeśli ty masz, no na przykład, długodystansowca na czwartej randze, sprawdźmy, ile to jest tutaj kilometrów, bo ja nie pamiętam, przepraszam, 1100. No to jeżeli wejdziesz tutaj w rynek pracy, no to nie będziesz mieć zleceń na 2000 kilometrów tylko maksymalne zlecenie, jakie ci się tu pojawi, najdroższe, nawet, zróbmy cenę według dystansu, znowuż. Jak widzisz, to jest bardzo fajne opłacalne zlecenie, bez tylko na 600 km. Bardzo fajnie płatne 600 km, 200 tysięcy idealne zlecenie. Natomiast chodzi mi cały czas o to, że nie będziesz mieć um, tych zleceń tu dostępnych. Jeżeli to jest zlecenie na 600 km, tak? a ty masz rangę e, długodystansowca na czwartą rangę, czyli te cztery oczka, to jak najbardziej takie zlecenie ci się pojawi. Więc masz takie zlecenie, ono ci się pojawi. Ale żeby ono ci się również pojawiło, to nie wystarczy mieć tylko długodystansowca, bo tu normy spełniasz, prawda? Bo bo długodystansowiec czwarta ranga jest do 1100, tu masz 600 km, spoko, jak najbardziej możesz brać to zlecenie. Ale również warunkiem, żeby to ci się pojawiło, musisz mieć choć jedno oczko delikatnego ładunku i jedno oczko ładunku o wysokiej wartości, czyli konkretnie w zdolnościach mówimy o tym. Ładunek o wysokiej wartości, chociaż jedno oczko zrobione i delikatnego ładunku też chociaż jedno oczko. I wtedy to zlecenie Ci się pojawia. Jeżeli masz nawet długodystansowca na full, ale nie masz albo ładunku o wysokiej wartości w ogóle, albo delikatnego ładunku w ogóle, żadnego oczka, żadnej rangi, to niestety tego zlecenia nie będziesz widzieć i ono Ci się nie pokaże. Więc reasumując, co zrobić, aby zarabiać więcej, to po prostu w rozsądny sposób... Hmm, dbać o twoją politykę treningową, o te zdolności jeśli chodzi o ciebie i tak samo dotyczy to pracowników, to idzie w parze tak samo musisz patrzeć co jakiś czas i jak widzicie ja wielokrotnie w odcinkach o tym mówię, że w tą zakładkę zarządzanie kierowcami wielokrotnie wchodzę przeglądam tutaj tych pracowników po kolei, no tu już mogę mieć to zbalansowane bo to już mi jakoś tam nie zależy specjalnie no, tu też już może być sobie zbalansowana. To już tam nie ma znaczenia. Tutaj dałem pani Lien ładunek o wysokiej wartości, bo ma tylko trzy oczka, żeby troszkę dalej jej weszło. Także tutaj tak samo mam ładunek o wysokiej wartości, też możemy mu dać zbalansowana, nawet nie wiem, zobaczymy. Niech będzie zbalansowana. Tutaj ładunek o wysokiej wartości, no już jest gościu blisko, więc niech będzie zbalansowana. Widzicie, także tutaj jest zbalansowana, także tu musicie, tutaj delikatny ładunek, spoko, niech zostanie. I tu sobie przeglądasz. Tutaj, jak widzieliście, zatrudniłem pewnie świeżo, świeżynka, świeżo zatrudniony Martin jest, bo ma tylko jedno oczko długodystansowca, pewnie inne już miał wyrobione rangi. Więc co mu na początku szybko ustawiam? Długodystansowca, żeby jak najwięcej mógł. Zobaczcie, tutaj jest to samo z Jarosławem, ale Jarosław na przykład nie weźmie delikatnego ładunku. O, to jest idealny przykład mojego pracownika, żeby on by nie wziął tych samochodów. Tego kursu, który przed chwilą pokazywałem, nawet nie samochodów, tylko z tą przeczepą przegubową. I żeby mój pracownik mógł wziąć to zlecenie, robimy ładunek o wysokiej wartości, politykę treningową. Żeby chociaż tu jedno oczko miał, widzicie, bo on by nie wziął. Mimo, że ma na cztery długodystansowca, ma delikatny ładunek, zgadza się, ale nie ma ani jednego oczka ładunku o wysokiej wartości, więc cyk, zmieniłem, żeby chociaż jedno oczko wyrobił i potem będziemy dalej to już uzupełniali. Widzicie, ten również by nie wziął tego zlecenia, bo nie ma delikatnego ładunku, tak, więc jemu tutaj znowuż ustawimy na delikatny ładunek, żeby chociaż jedno oczko wyrobił. No tutaj jest długodystansowiec, tu myślę, że temu zmienimy o wysokiej wartości, żeby to zrównać. Tutaj jest też o wysokiej, widzicie, i to jest jakby... Dość istotne. Ten nie ma delikatnego ładunku, więc temu ustawimy delikatny ładunek. Tu zostawimy długodystansowca. Tutaj pani nie ma w ogóle o wysokiej wartości, czyli tego. Widzicie? I w ten sposób sobie, słuchajcie, możecie to ustawiać. No temu bym dał długodystansowiec. To jest czasami robione intuicyjnie. Tu nie ma jakiejś, jak widzicie, reguły. Ja tu tak klikam czasami. Ale zawsze trzymam tą regułę intuicyjnie. No tutaj pani ma wyrobiony długodystansowiec, więc niech będzie. Czy znaczy Filip to nie jest pani, sorry. Taką czuprynę ma, w pierwszej chwili myślałem, że pani nie spojrzałem. Także skoro pan ma, widzicie wyrobionego długodystansowca na maksa, dlatego tych pracowników warto tu przeglądać i robicie na, na przykład ładunek o wysokiej wartości. Jedziemy dalej. No ten ma na równo, więc myślę, że długodystansowca trzeba by mu podbić, bo trzy oczka to jest troszkę za mało. No tutaj. Pan ma 5, to już niech będzie na przykład troszkę delikatnego ładunku mu podbijmy. Gdzie to nie ma jakiejś konkretnej reguły, tutaj jest yy, ładunek o wysokiej wartości, sobie zmienimy. Tutaj długodystansowiec jest na 4, ale on nie ma nic z, yy, z, z tego, więc musimy ładunek o wysokiej wartości im tu ustawić. W myśl tej zasady, o której Wam właśnie mówiłem, nie? Że nie zawsze ten długodystansowiec na maksa. Bo to jest dosyć ważne. O, tu na przykład też ładunek o wysokiej wartości. Tutaj jak najbardziej pani musi długodystansowca nadrobić. Tutaj to już kategorycznie. Długodystansowiec tutaj tak samo. Mm, tutaj jest ładunek o wysokiej wartości. Pewnie przed chwilą to zmieniałem. Tutaj długodystansowiec nie jest potrzebny, a na przykład delikatny ładunek. I w ten sposób sobie. No tutaj nie zmieniamy. Tutaj też nie zmieniamy. Widzicie, w ten sposób sobie to. Ustawiacie, i, i, i to wam będzie trybiło, to wam będzie działało. Oczywiście, tym pracownikom, którzy mm, najwięcej zarabiają, no to tu już nie mamy co, bo oni już mają wszystkie rangi wyrobione. No to tutaj, na przykład, u tej pani mam na, na zbalansowaną, i to już niech tam automatycznie się ustawia, bo wiecie, jak przynajmniej te cztery rangi zostaną osiągnięte u danego pracownika, to już niech będzie zbalansowana, to już tam palicho, to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest do tych czterech rang przynajmniej zrobić długodystansowca na początek i żeby chociaż po jednym oczku, po jednej randze było delikatnego ładunku i ładunku o wysokiej wartości. Jak widzicie, no tu mam pozbalansowana, już mam to w nosie, bo wszędzie jest, zobaczcie jakie oni mają rangi. Oni tutaj pięknie nam pracują i dlatego też nam pięknie zarabiają. No zobaczmy na przykład tą Emmę. No, patrzcie, Emma ma, na przykład ma wszystko na fula, ale robi jakieś krótkie trasy, albo zarabia średnio. No, no bywa, no, no bywa. Nie, nie wszyscy, jak widzicie, tutaj dałem właśnie przed chwilą, tak? Zbalansowana tu też mam gdzieś. I dlatego co jakiś czas musicie tych pracowników przeglądać, obserwować, też przeglądać, jak ktoś ma wszystkie wyrobione rangi. Czy na pewno ten chłop dobrze zarabia? No tutaj. I tym chłopem jestem w ogóle nieusatysfakcjonowany, nie ale też odnosząc się do no, pytania widza, który mówił, że maksymalnie jego kierowcy zarabiają 30 tysięcy, jak widzisz, ja tutaj jestem grubo powyżej 30, no bo jest 60, 57, 42, także grubo jestem powyżej 30 tysięcy. I to jest właśnie powód, dlaczego Twoi kierowcy zarabiają, nazwijmy to, no mniej, tak? Mniej, i no tu już mam zbalansowaną. No i widzicie, tak to wygląda. Czyli tu co jakiś czas po prostu trzeba zaglądać i dostosowywać te, tę politykę treningową, bo nie polecałbym ci zdecydowanie robić, bo inaczej, jak zatrudnisz kierowcę, to on domyślnie będzie miał napisane polityka treningowa zbalansowana i ty musisz to zmienić. Także przy każdym zatrudnieniu kierowcy musisz po prostu znaleźć tego kierowcę tu na liście i zobaczyć czy na pewno wszystko jest jak należy, bo automatycznie będziesz mieć jako zbalansowane ustawione. Więc na te kilka pytań odpowiedziałem, głównie się one pojawiały w tych odcinkach odnośnie tworzenia firmy, odnośnie szybkiego zarabiania w Eurotraku, i tutaj też Was odnoszę do tych odcinków, tam są różne metody podane, bo to co Wam dzisiaj pokazuję jest jakby zbiorem tego wszystkiego, co we wszystkich odcinkach się pojawiło. Są dwie metody na zarabianie, obie przedstawiłem, więc żebyście nie mówili, że dwie różne rzeczy, bo są dwie różne metody na zarabianie pokazane w odcinkach poprzednich, jest wiele innych poradników, więc zapraszam do subskrybowania kanału, do obserwowania właśnie tych odcinków. A jeśli masz jakieś pytania, to śmiało pisz w komentarzach i również specjalnie dla Ciebie z dedykacją dla widza postaram się na te pytania odpowiedzieć. Jeśli czegoś nie będę wiedział, to po prostu nie będę się odzywał albo napiszę, że nie wiem, natomiast. Jeżeli będę mógł pomóc to z miłą chęcią to. Zrobię, bo sprawi mi to ogromną frajdę. A jak widzicie, bo też różni się od poprzedniego odcinka, nie ma Volvo, znaczy mam nadal Volvo, bo kupiłem sobie garaż. to już jestem na tym etapie, w którym w którym sobie po prostu kupiłem garaż. Jest on w Warszawie, to jest, to jest, to jest, to jest to, typowo mój garaż w 100%. Gdzie yy, mam w tej chwili, widzicie, to Volvo, w którym cały czas jeżdżę, ale kupiłem sobie Mana i Myślę, że jakiś tam. Jeszcze 3 km. Widzicie dopiero co do serwisu tylko podjechałem. Także zrobię sobie na nim jakiś kurs. I z pewnością za chwilę nawet po tym odcinku nagram jakiś gameplay. Jak robię swój pierwszy kurs manem, czyli swoją drugą ciężarówką. To tyle, jeśli chodzi ode mnie. Będzie mi drogi widzu. Miło jak zostawisz łapkę w górę. Komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Mam nadzieję, że udało mi się Tobie pomóc, doradzić. Będę bardzo wdzięczny za feedback z Twojej strony. Tymczasem trzymaj się do następnego odcinka. Cześć!